Starusiu, leżysz wygodnie? Nic cię nie gniecie, nie uwiera? Nie, leżę. Dobrze, teraz słuchaj. Zamknij sobie oczy i tak odczuj całe ciało, czy ci jest na pewno bardzo wygodnie. Możesz się teraz wiercić, gnieździć, możesz układać się jak chcesz. Ważne jest, żebyś ułożyła tak ciało, żebyś poczuła, że go nie czujesz. Najmniejsza fałdka materiału czy coś może spowodować dyskomfort. Więc oczyść całość, wszystko tak przygotuj, żeby ci naprawdę się super leżało. I jak będziesz gotowa, powiedz, zaczniemy. No już. Dobrze. W takim razie teraz otwórz sobie oczy i powiedz, co widzisz na wprost. Na wprost ścianę. Ścianę. Dobrze. Powiedz mi, czy jest coś na tej ścianie takiego, co jakby może zwrócić twoją uwagę, możesz sobie na coś popatrz. Taki wisiorek aniołek. O, dobrze. Popatrz się na tego aniołka bardzo dokładnie i tak mu się przyjrzyj, żebyś go zapamiętała. Po prostu tak, jakbyś na zdjęcie patrzyła. Teraz zamykasz oczy i powiedz mi, wyobraźni widzisz tego aniołka? Jeszcze nie. Dobrze, jeszcze raz otwórz sobie oczy. Tak, popatrz na tego aniołka, jakbyś mu zrobiła zdjęcie. Teraz zamykasz oczy i teraz wyobraź sobie, jak patrzyłaś na niego. I widzisz go teraz? Niewyraźnie. Dobrze, to jeszcze raz otwórz oczy, znowu się popatrz na niego, przyjrzyj mu się, zapamiętaj, zamykasz sobie oczy i teraz znowu wyobraźnie przypominasz sobie, jak patrzyłaś na niego. Teraz widzisz go wyraźnie? No, jest. Jest, dobrze. Teraz znowu otwórz oczy, znowu popatrz na niego, przyjrzyj mu się. I teraz znajdź u niego jakiś detal taki, który możesz sobie zapamiętać. Coś takiego charakterystycznego. Zapamiętaj, bo ja cię później o to zapytam. Już masz, znalazłaś? Tak. Dobrze, zapamiętaj, cały czas pamiętaj o tym, bo ja cię w pewnym momencie zapytam. Teraz zamykasz oczy i cały czas o tym pamiętasz. Ja teraz przenoszę całą twoją świadomość na pięty, łydki, kolana, uda, tyłek, brzuch, plecy, klatka piersiowa, ręce, kark, ramiona, dłonie, głowa. A teraz wyobraź sobie, że ty leżysz na brzuchu. Tak sobie wyobraź, że leżysz na brzuchu i teraz podnosisz bardzo wysoko tyłek do góry, teraz rękami się odpychasz, podnosisz głowę i klęczysz. Teraz jedną nogę zdejmujesz z łóżka, drugą wstajesz, podchodzisz do drzwi, ale nie otwierasz tych drzwi, tylko przechodzisz przez nie i już jesteś po drugiej stronie. A teraz bardzo szybko wyjdź na zewnątrz przed budynek. Po prostu biegiem. Tą drogę już znasz, więc szybko, szybko, jak wyjdziesz już z budynku tego i staniesz na zewnątrz, zamkniesz za sobą drzwi, to mi powiedz. No jest. Dobrze. Opowiedz mi wszystko, co jest od lewej strony do prawej. Od mojej lewej. Tak. Od lewej. Czyli jedne drzwi, drugie drzwi, trzecie drzwi, moje czwarte i ściana, garaż. Dobrze, w porządku. To teraz podejdź do drogi, ale tak, żebyś stanęła na chodniku, na drogę nie wchodź, tylko podejdź do drogi. Jak będziesz przy drodze, to i powiedz. Jestem.
Dobrze, teraz podjeżdża do ciebie taryfa, bo ja ci zamówiłem. Usiądź, ale koło kierowcy i jak zamkniesz drzwi, to mi powiedz. Jestem. Dobrze, teraz ja wstawiam takiego dużego GPS-a kierowcy, wpisuję adres, gdzie ma cię zawieźć i on cię będzie wiózł najkrótszą drogą i bardzo szybko pod ten adres. Ale jak dojedziecie do autostrady i on wjedzie na autostradę, wtedy mi powiesz. Ja teraz włączam, on rusza i jedzie. A ty obserwuj. Jak będziecie na autostradzie, to mi powiesz. No jestem. Dobrze. Teraz ja wyjmuję mu licznik. Ty widzisz, kładę ten licznik na siedzenie. Wstawiam mu inny licznik, taki od 0 do 1000 km na godzinę. Podłączam go. I już mu wskazuje wskaźnik, on jedzie 100, 200, 500, 700, 900 i już jedziecie z prędkością 1000 km na godzinę. Samochód unosi się do góry i lecicie coraz wyżej, coraz wyżej. Teraz już dolatujecie do chmur i teraz wlatujecie w chmury i dookoła was nic nie ma, tylko chmury. Powiedz mi, Danusiu, jakie te chmury są, jakiego koloru, białe czy szare czy jakieś inne? Biało-szare. Biało-szare, dobrze. Teraz momentalnie wynurzacie się z tych chmur i jesteście nad chmurami. Popatrz przez okno i powiedz, czy te chmury z góry wyglądają tak z samolotu, czy jakoś inaczej? Białe, takie śnieżne. Dobrze. Słuchaj, tam przez przednią szybę, jak patrzysz, widzisz w oddali taką wysoką górę. To jest najwyższa góra świata. Jest ośnieżona, a sam czubek jest równiutko ścięty jak stół i wielkości stołu. Teraz taryfiarz podjeżdża pod tą górę, ty wysiadasz, stajesz tam bosymi nogami na samym szczycie. Taryfiarz nawraca, macha tobie papa, ty jemu papa i pojechał. Pojechał? Pojechał. Dobrze. Danusiu, tutaj stoisz na tej górze. Aha, właśnie. Weź tak prawą nogą, poruszaj, powiedz, czy ten śnieg jest sypki, czy jest taki jakiś zbrylony? Twardy. Twardy, dobrze, nie szkodzi. Lodowaty. Dobrze, ja teraz robię taką temperaturę, że jest ci cieplutko. Mimo, że stoisz na śniegu, nie jest ci w ogóle zimno i nie czujesz tego zimna. Jakby zabieram zimno i już się dobrze czujesz. Słuchaj, tutaj na Rusiu są bardzo silne wiatry. Tu są tak silne wiatry, ja jeszcze je wzmacniam miliardkrotnie. No po prostu wszystko tu szaleje. I te wiatry zrywają z ciebie ubranie, ty stoisz nago. A to ubranie te wiatry zamieniają w pył i robią taką chmurę za tobą. Teraz te wiatry zrywają twoją skórę, mięśnie, wnętrzności, wszystkie twoje ciała, wszystkie twoje zmysły, na wszystkich poziomach, wszystkie twoje byty, klątwy, karmy, jakieś powiązania karmiczne, wszystkie twoje długi, umowy, pieczęcie, śluby. Chciałabyś się pozbyć wszystkich sakramentów? Tak. Dobrze, twoje wszystkie sakramenty z tego życia, jak chrzest, bierzmowanie, komunie, śluby, obojętnie, wszystko z tego życia, ale również z innych żyć. Wszystkie, obojętnie jakie były, czy systemowe, religijne, czy jakieś takie, o których nie masz pojęcia. W każdym razie wszystko do zera z ciebie te wiatry zerywają i od razu wszystko robią pył z tego i dołączają do tej chmury po ubraniu. A ty tu stoisz jako szkielet. Powiedz mi, jak wyglądasz jako szkielet? Śmiesznie, zabawnie, czy jakoś inaczej? Jak szkielet. Dobrze. Poruszaj sobie rączkami, nóżkami, tak se poskacz i powiedz, jak teraz to wygląda, jak tak skaczesz. No, śmiesznie. No widzisz, dobrze. Chcesz się pozbyć swojego pajacyka też? Też. Dobrze. Wiatr go porywa, robi pył, dołącza do chmury i już nie widać ciebie, bo wszystko, co ciebie tworzyło, jest teraz w tej chmurze. Wszystko to, co było tobą. Teraz to uderza bardzo silny piorun. Ja go wzmacniam, jego moc miliardkrotnie, on uderza, spala i to wszystko znika. Tego nie ma, nie było, nie będzie, a ty jesteś od tego wolna na wszystkich poziomach. Powiedz mi, jak się czujesz? Poczułaś, że czegoś się oczyściłaś, że pozbyłaś, że uwolniłaś? Taka lekka. Dobrze, a jak wyglądasz?
Nie widać. Czyli co, nie żyjesz? Żyjesz czy nie? Żyję, ale nie widać, niewidoczna. Dobrze. Posłuchaj, czy pierwszy raz w życiu doświadczasz siebie, jakby swoją prawdę o sobie, kim naprawdę jesteś? Praktycznie tak. Dobrze. Powiedz mi, czy słyszałaś o tym, że wszystko jest iluzją? Tak. To wygląda na to, że to jest prawda. Skoro swego ciała nie widzisz, udało mi się wszystko wyczyścić, to znaczy, że to twoje ciało, to wszystko, to są tylko wyobrażenia twoje o sobie. Programy. Czujesz to tak, czy nie? Tak. Jak to jest możliwe, że byłaś, a cię nie ma? No właśnie, jesteś. Zawsze taka sprzeczność była wewnątrz. Ale teraz doświadczasz jej? Doświadczam. Tak, że to widzę. Bardzo dobrze. Słuchaj, ja ci pokażę, że nie tylko twoje wyobrażenia o sobie są iluzją, ale ta iluzja to jest trochę więcej. Ja policzę do trzech i wszystko zniknie, co jest iluzją. Zostanie tylko prawda. 1, 2, 3. Powiedz, co zniknęło, a co jest? Co jest? Przestrzeń. Nie ma góry, nie ma chmur, nie ma nieba. Wszystko zniknęło? No właśnie, tak dziwnie. Jak jestem gdzieś tak choćby zawieszona w powietrzu. No właśnie, jak to jest możliwe? Czy to znaczy, że wszystko jest iluzją? Nie tylko ty, ale i cała przestrzeń, łącznie z niebem? Czyli cały ten wszechświat? Wygląda na to, że wszystko jest iluzją, tak? To jakieś żarty, czy co? Przecież ja nie powiedziałem, że zniknie niebo. Ja nie powiedziałem, że znikną chmury. Ja powiedziałem, że zniknie iluzja. Rozumiesz? No to my wszyscy jesteśmy iluzją w iluzji. Dziwne. Tak, tak, tak. Ja chcę, żebyś doświadczyła siebie, żebyś pomyślała w tej przestrzeni. Co ty o sobie myślisz? Czy tutaj twój umysł jest razem z tobą? I mówi ci, podpowiada tak jak codziennie w życiu, czy nie ma go? Świadomość jest. Czyli jesteś tylko świadoma, tak? Świadomość istnienia, że jestem. W innej formie. Powiedz mi, co ty o tym wszystkim myślisz? Bo przecież nigdy się z tym nie spotkałaś. No więc o co tu chodzi? Jak to jest? Jak to rozkminić, powiedz? Znaczy, interesowałam się tym i wszystko było dla mnie teorią, ale nie doświadczyłam tego nigdy osobiście. Czyli teraz, skoro tego doświadczasz, to już nie jest to teorią, tylko czym? Doświadczeniem. Czyli nie będziesz mówiła, że ja wierzę, że to jest możliwe, że tak jest, tylko będziesz mówiła, ja wiem, że tak jest, bo tego doświadczyłam, tak? Tak, ja wiem. Czyli... Wewnątrz gdzieś wiedziałam zawsze, ale może była ta chęć tego doświadczenia. Czyli co, Danusiu, zamieniłaś wiarę na wiedzę przez doświadczenie? Tak, może uzupełniłam ją. Dokładnie. Ale wiesz, że już teraz tu wiara nie ma nic do rzeczy. Wiesz, że tu już masz doświadczenie, masz pewność, bo wiesz, gdzie jesteś. Znaczy, może nie wiesz do końca, gdzie jesteś, ale wiesz, że jest inaczej niż myślałaś, albo że jest tak, jak przypuszczałaś i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jest ważne, żebyś doświadczyła tego. I to właściwie już uzyskałem, już to mamy. Teraz ja policzę do trzech i wróci cała iluzja, oprócz ciebie. 1, 2, 3. Jest góra, są chmury, jest niebo. Jest. Czyli to jednak jest wszystko iluzja, skoro można to wymazać i można to przywołać. Chcesz się zabawić? Tak, na pstryk jest. Tak. Chcesz się zabawić w iluzjonistę? O, tak. No to weź, powiedz na przykład, że policzysz do trzech i iluzja zniknie.
i policz i powiedz, czy znikła. Raz, dwa, trzy. Iluzja znika. No i co? Dajesz mnie proste. Ale popatrz, gdybym ja to robił, byś powiedziała, że ja tobą manipuluję, ale ty sama to robisz i też się dzieje. Czyli to nie jest manipulacja, czyli jest to jakąś prawdą, tak? No tak. A teraz przywołaj tą iluzję z powrotem i zobaczysz to wszystko, co dookoła ciebie jest tak samo. Przywołuję z powrotem. Jest? No jest. Jakieś czary, nie? Słuchaj, iluzjoniści, gdyby tak potrafili robić i czarować, to by byli, nie wiem, na rękach noszeni przez ludzi. Ale oni tak nie potrafią. Oni tylko potrafią zrobić coś sprytem. Czyli tak zrobić, żebyśmy nie zauważyli, jak oni to robią. A ty tu robisz, po prostu to robisz. Teraz słuchaj, ja ci pokażę, że możesz robić wiele, wiele różnych rzeczy. Czyli to wszystko, co wydaje się, że jest niemożliwe, to tylko się tak wydaje. Wszystko jest możliwe. Teraz masz chmury i teraz popatrz. Ja najpierw się będę bawił. Wszystko, co jest na wprost ciebie po lewej stronie, to jest las na tych chmurach. Wszystko, co jest po prawej stronie, to jest nowoczesne miasto. Jest tak? No jest. Dobrze. A teraz to wszystko momentalnie zamienia się w ocean. I jest woda. Jest? Jest. Dobrze, to teraz ty się pobawisz, dobra? Powymyślaj coś. Dobrze. Takie rzeczy, które będą tylko od ciebie pochodziły. Pięknie. Proste? Proste. Ja cię powiem. No, że w życiu jest tak samo. Jeżeli byś tak myślała jak tu, czysta myśl, czysta intencja, od razu się wszystko dzieje. Tylko... No właśnie, jest problem w świecie fizycznym to dokonać. Nie. Zawsze jakieś przeszkody są. Nie, Danusiu, jeżeli uważasz, że jest problem, to problem jest. Ale gdy naprawdę nie będziesz myślała nic, tylko będziesz chciała się bawić, to w życiu normalnym wszystko się będzie wydarzało tak samo jak tu. Nie masz żadnej różnicy. Wszystko jest iluzją. Rozumiesz? To życie, tamto życie, nie ma czegoś takiego. Wszystko jest jednością. Ty bierzesz udział w tym, czym, kim jesteś. Rozumiesz? I w tym, co jest dookoła ciebie, przez ciebie zaprojektowane i zrobione, tu nie ma różnicy, tu nie ma czegoś takiego jak tam, tu. Nie ma. To wszystko jest ten sam świat. Chodzi o to, że tam, gdzie teraz jesteś w tej chwili, ja tylko tak mówię obrazowo, nie ma twojego umysłu. Dlatego wszystko, co pomyślisz, tak się dzieje. A tu jest tak, w materii, że jeżeli cokolwiek chcesz, to przechodzi to przez twój umysł. Ja cię na chwileczkę przerzucam teraz, powiedzmy, do twojego domu. I teraz fizycznie jesteś w swoim domu. Powiedz mi, czy czujesz się tak samo, jak tam się czułaś, czy nie? No, inaczej. Rozumiesz teraz? Teraz wracasz tam i jesteś tam. Jak się z powrotem czujesz, gdzie nie ma przy tobie umysłu i odczuć? Lekko. Rozumiesz teraz? Chodzi o to, że gdy... Nie muszę grać żadnych ról. Dokładnie, ty tu po prostu jesteś. I teraz jak ty w życiu będziesz po prostu... To jak zostać? To wtedy wszystko się będzie działo. To jest tak proste, że ludzie boją się, że to jest niemożliwe, że jest proste. A umysł wykorzystuje moment i mówi, pewnie, że nie jest proste. Co to za pierdoły? Że ty se możesz zrobić, co zechcesz. Nie da rady. Na wszystko trzeba zapracować ciężko. Wszystko trzeba wyrwać z ziemi i wybudować. Nieprawda. Nic nie trzeba, bo to wszystko jest iluzja. W iluzji trzeba mieć tylko czystą intencję. Czysty umysł, tak jak tu masz. Rozumiesz teraz? Słuchaj, zrobimy taki numer. Ja teraz przenoszę znowu cię do domu i znowu jesteś fizycznie, stoisz w swoim pokoju, rozejrzysz się dookoła, powiedz, jak ten pokoik wygląda, tu gdzie leżysz. Tak samo się kładłeś do sesji, czy jakoś inaczej? Jakoś inaczej. Inaczej, dobrze. Ja teraz wyjmuję z ciebie
wszystkie twoje zmysły, umysły, byty, klątwy wyciągam i stawiam przed tobą. Ile ich jest i jak one wyglądają? Ale takie ciemne. Chcesz się ich wszystkich pozbyć raz na zawsze? Na wszystkich poziomach? Tak. Dobrze, na mocy wolnej woli ja teraz zanoszę do słoneczka. Słoneczko przyjmuje je moimi rączkami ode mnie, do buzi, zjada, spala. One nie istnieją, nigdy nie istniały i nigdy istnieć nie będą, a ty jesteś od nich wolny na wszystkich poziomach. I powiedz, jak się teraz czujesz? Taka spokojna. Dobrze, czy masz pusto w głowie? Taką pustkę, ciszę? No, cisza. Czy możesz porównać ten stan z tym stanem, gdzie byłaś tam, w tej czystej przestrzeni, że jest teraz tak samo, że wyrównałem ci te dwa stany? Podobny, no. Rozumiesz teraz, o co chodzi? Usunęłem tylko to, co tobie przeszkadzało. Ich już nie ma. Teraz wprowadzam do twojej głowy takie białe światło. To jest twoja własna energia. Czyste białe światło. Wzmacniam jeszcze miliardkrotnie. Ono wchodzi do twojej głowy, wypełnia całą twoją przestrzeń, resetuje, zamyka aurę i nikt ani już tam się nie może dostać. I jak się teraz czujesz? Fajnie. I bardzo dobrze. Teraz możemy dalej się bawić. Teraz ja przenoszę ciebie z powrotem tam, na tą górę. Stoisz na tej górze, ośnieżonej, dookoła są chmury, niebo i słoneczko. Rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy wszystko tak samo wygląda, czy jakoś teraz inaczej? Tak samo. Tak samo, dobrze. Teraz lekko unosisz się do góry i lecisz coraz niżej, wlatujesz w chmury i znowu jesteś w tych chmurach. Dookoła ciebie tylko mgła. Jakiego teraz koloru jest? Tak samo jak wcześniej, czy coś się zmieniło? Śnieżno-białe. Śnieżno-białe, dobrze. Teraz momentalnie wynurzasz się z tej chmury i jesteś pod chmurami, czyli chmury są nad tobą, a ty widzisz całą ziemię. Widzisz lasy, łąki, drogi, widzisz dokładnie wszystko. Widzisz wieżę Eiffla, widzisz statuę wolności, widzisz swój dom, w którym teraz mieszkasz, widzisz chiński mur. Powiedz, jakie to uczucie tak sobie, na co patrzysz, tak wszystko widzisz i wszędzie jesteś? No, niesamowite. Nigdy tego nie robiłaś wcześniej? Nie. A to takie proste. To będziesz tego korzystać? Będziesz... Wyobraźni jedynie próbowałam, ale... No, ale to wyobraźnia to jest taka bardzo ograniczona. A tutaj masz teraz, jak to się mówi, jazdę na full. Dobrze, teraz obniżasz swój lot i jesteś 50 metrów nad ziemią. Lecisz 50 metrów nad ziemią, wyraźnie widzisz lasy, łąki, drogi, jakieś zabudowy. Powiedz mi, czy to wszystko wygląda normalnie, czy jakoś inaczej? No, normalnie. Las jest lasem. Rozumiem. Łąka, no. Dobrze. Powiedz mi teraz, jak tak patrzysz na rzeki, jak patrzysz na te łąki, lasy, wioski, podoba ci się to wszystko? Tak, takie fajne. Dobrze. Teraz lecisz prosto nad ocean. Jesteś teraz nad oceanem i lądujesz na jego plaży. Lądujesz na jego plaży, rozejrzyj się dookoła i powiedz mi, czy już byłaś kiedyś w tym miejscu, czy jesteś pierwszy raz? Byłam już. Byłaś, dobrze. Niedaleko mam ocean. Dobrze, słuchaj. Tu teraz jest środek lata, samo południe, jest bardzo gorąco. Piasek jest do metra nagrzany. Ty się zakopujesz teraz w ten piasek. Czujesz jego ciepło,
jak otula cię ze wszystkich stron. Czujesz się taka bezpieczna, kochana. Jest ci bardzo, bardzo dobrze. Powiedz mi, czy kiedykolwiek tak się czułaś? No tak nie. Chyba jako dziecko. Jak też tak się bawiłam w piasku. Dobrze. W takim razie teraz ziemia jako żywioł zabiera z ciebie wszystko to, co powstało w związku z nią. Na wszystkich poziomach. Zabiera od razu to, zjada, spala, to nie istnieje, a ty wynurzasz się z tego piaseczku, stoisz na tej plaży w promieniach słońca, czystej, pięknej przestrzeni i powiedz mi, co poczułaś, co Matka Ziemia jako żywioł zabrała z ciebie, z czego cię uwolniła? Tak, ściągnęła z rąk coś. Dobrze, cieszysz się, że się pozbyłaś tego świństwa? Tak. Super. W takim razie teraz powiedz mi, po której stronie ciebie jest słoneczko? Po prawej. Dobrze. Popatrz mu tak prosto w twarz i powiedz na głos, kocham cię, słoneczko. Kocham cię, słoneczko. Co on odpowiedziało? Też mnie kocha. Dobrze. W takim razie słoneczko wysyła do ciebie teraz promienie. Bardzo silne promienie. Miliardkrotnie większe niż wszystkie lasery na świecie. To energia dociera do ciebie, otula ciebie, całe twoje istnienie i wszystko poza. Zamyka pod spodem i wszystko spala w jednej chwili. To wszystko znika i tego nie ma. I zabiera te wszystkie resztki, które do niego należą, które powstały w związku z nim, do centralnego słoneczka, tam jeszcze raz spala. To nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało, a ty jesteś od tego wolna. Powiedz mi, co tu poczułaś? Z czego tu oczyściło ciebie słoneczko, światło? Poczułam takie uwolnienie i ciepło w sercu. Bardzo dobrze. Cieszę się, że się tego pozbyłaś? Tak. Super. Teraz powiedz mi, czy woda na oceanie jest spokojna, czy jest jakaś fala? Tak, lekko faluje. Dobrze. Wchodzisz teraz na wodę i bosymi stopami idziesz sobie po tej wodzie, teraz sobie biegniesz 5, teraz 10 km na godzinę i powiedz mi, jakie to uczucie tak sobie biegnąć beztrosko po wodzie? Fajne. Woda rozklapuje się pod palcami? Tak. Dobrze. Już jesteś na środku oceanu, zatrzymujesz się, ja zanurzam cię dokładnie 5 metrów pod lustro wody. I woda jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna. Ty widzisz, jak promienie słońca tańczą, migocą, iskrzą. Widziałaś kiedyś takie zjawisko, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Dobrze, podoba ci się to? Fajne, no. Dobrze. Teraz woda jako żywioł zabiera wszystko z ciebie to, co powstało w związku z nią. Obojętnie gdzie, ze wszystkich twoich ciał, zmysłów, całej twojej przestrzeni spoza. Zabiera od razu to, zjada, spala, to nie istnieje, nigdy nic nie będzie, a ty wynurzasz się z tej wody, znowu stoisz na tej tafli wody, tej czystej, pięknej przestrzeni. Powiedz mi, co poczułaś, co widziałaś, co zabrała woda jako żywioł? Emocje. Cieszysz się, że się pozbyłaś tego? Tak, taki lęk, takie emocje. Super, pięknie. W takim razie teraz zaczynasz sobie biegnąć. Biegniesz sobie znowu 10 km na godzinę. Ja zaraz policzę do 3, a ty momentalnie przyspieszysz do 100 biliardów kilometrów na ułamek sekundy. Po prostu wystrzelisz, ale jako czysta energia wyrwiesz się, a reszta wszystko zostanie na tej wodzie. Tylko ty jako czyste istnienie się odłączysz. To bez nazwy. 1, 2, 3. Zobacz przez prawe ramię i powiedz, co tam na wodzie zostało. Ciało. Dobrze, w takim razie ciało wpada do wody, woda go zjada, spala, ono nie istnieje i nigdy istnieć nie będzie, a ty jesteś wolna na wszystkich poziomach. Jak teraz wyglądasz, powiedz, przyjrzyj się sobie. Kim, czym jesteś, jak wyglądasz? Energią.
Dobrze, teraz zwalniasz i lecisz sobie jako ta energia jak ptaszek. Lecisz w lewo, w prawo, wyżej, niżej, robisz fikołki, piruety, tak 25 metrów nad lustrem wody tego oceanu. Powiedz mi, latałaś już kiedyś? Nie. Fajna zabawa? Super. Dobrze, teraz sama sobie tak pomyśl, jak chcesz lecieć. Chodzi o to, że chcę, żebyś się nauczyła decydować i nie podważać samą siebie, po to, żebyś właśnie mogła biznes otworzyć, po to, żebyś mogła coś robić. Jak to się mówi, uniezależnić się od kogokolwiek i czegokolwiek. Rozumiesz? Więc teraz uczę ciebie samodzielności. Takiej podejmowaniu decyzji bez żadnego nawet mrugnięcia okiem. Pomyśl sobie, jak chcesz skręcać, jakie ewolucje wykonywać i mów, czy tak się dzieje. No, dzieje się tak. Kołki nawet pokrywki. Pamiętaj, że w życiu, jeżeli będziesz tak samo myśleć jak tutaj, czyli czysta intencja, tak się będzie działo. Jeżeli wypuścisz czystą intencję i podważysz, to jest niemożliwe, no to się nic nie wydarzy, rozumiesz? Bo tu mówisz i nie myślisz, że coś się nie wydarzy. Rozumiesz, o co chodzi? Podważają inni. To nie patrz na innych. Nie słuchaj innych. Ja to zawsze mówię, może ty, albo odrzucam to. Mówię, to dotyczy ciebie, nie mnie. Ja jestem poza. Po prostu to wszystko, co wysyłasz do mnie, ja wracam do ciebie. I oni przestają gadać, bo się sami siebie boją później. Rozumiesz? Niczym się nie przejmuj. Po prostu mów, ja wracam wszystko do ciebie, to, co ty mówisz. Jak mówią ci, że nie dasz rady, powiedz, ja to wracam do ciebie. To ciebie dotyczy, to ty nie dasz rady. Na drugi raz zastanawiaj się, co ty mówisz. Rozumiesz? Chodzi o to, że musisz im odwracać i oni wtedy zaczną mądrzeć. Przestaną gadać głupoty, bo im bardzo łatwo manipulować tobą. Nie daj się. Czyli nie jestem egoistą. Nie, właśnie. Jeżeli myślę o sobie. Danusiu, te programy po to zostały wymyślone, żeby nie być egoistą, nie być narcyzem, bo to jest B, to jest F, żeby być współczulny, po to, żebyś miała tak właśnie jak masz, zasrane życie. Rozumiesz? No właśnie. To po to jest wymyślone. Jakieś paszkwile to wymyślili i powiedzieli, że tak ma być. I jeżeli ktoś mówi, że on się nie boi, to od razu mówią, tylko głupiec się nie boi. Jeżeli ktoś chce coś zrobić, to mówią, ty nie dasz rady. Jak mówisz, że dasz, to oni zrobią wszystko, żeby ci udowodnić, że nie dasz. Nawet ci haka podłożą albo donos zrobią. Chodzi o to, że unikaj takich idiotów. To są tak zwani idioci użyteczni. Chociaż nie wiem, dlaczego użyteczni. Bo to żaden użytek. Najgorsi idioci to są w rodzinie. Ale ja wiem, że... Tymi najtrudniej. Bo chodzi o to, że najbliżsi mają największy dostęp do ciebie. Ale słuchaj, traktuj wszystkich jednakowo. Chodzi o to, że to nie ma znaczenia, czy to jest rodzina, czy nie rodzina. Jak jest ktoś głupi, to go traktuj jak głupca. Po prostu odbijaj do niego. Rozumiesz? I w ten sposób ty rób swoje. A po drugie, nigdy nie opowiadaj, co chcesz zrobić. Bo jeszcze nie powiesz, a już cię zablokują. Po prostu rób i nic nie gadaj. Jak wpadnie ci pomysł jakiś zrobienia biznesu, to załatwiaj wszystko, rób i nikomu nie gadaj. Rozumiesz? Rozumiem. Dlatego, że oni cię zablokują. Albo umysł, albo oni. Umysłu już nie ma, umysł ci nie zablokuje. No ale musielibyśmy wymordować wszystkich w rodzinie twoich, żeby ci nie przeszkadzali. No więc tego robić nie albo będziemy. Albo zmienić ich świadomość. Tak, ale to się nie da zmienić ich świadomość, bo to jest tak, że możesz sobie zmieniać, co chcesz, a oni, dopóki sami nie uświadomią sobie tego, nie wezmą udziału w tej sesji, to oni się nie uświadomią. Oni po prostu mogą tylko na chwilę coś zapomnieć, a potem i tak wrócą do tego. Dlatego, że oni żyją tymi programami, oni żyją tym wszystkim, co w nich siedzi. Tak naprawdę nie da się nikomu nic zmienić. Można go na chwilę przytłumić, żeby on zastanowił się chwilę. Ale jeżeli ktoś jest głupi, to nic nie pomoże, bo on tak wróci do tego, co było i dalej będzie to robił. Bo to mu znane, no tak. Tak, tak jak tobie można byłoby tłumaczyć wcześniej wiele rzeczy, nic by ci to nie pomogło, bo to by było tylko jakaś teoria. A teraz doświadczasz tego, widzisz, jak twoje myśli mają moc,
jakie te myśli musisz wypuszczać, żeby miały moc. Teraz tego doświadczasz, czujesz. I to w realu możesz robić to samo. I wtedy będzie się tak działo, jak ci mówię. I zobaczysz, że zrobisz biznes i wypłyniesz, będzie się wszystko dobrze działo. Tylko tym, że mówię, nie gadaj nikomu, po prostu wymyślasz coś, robisz i nikomu nic nie mówisz, bo nie pomogą. No ludzie tacy są. Nie ma znaczenia, czy to rodzina, czy obcy. Pierwsze, co zrobią tak, to podłożą ci haka, żebyś czasem się nie odbiła od ziemi. No ja nie wiem, dlaczego tak jest, ale może to dlatego, że wszyscy są bytami. Wszyscy są w mniejszym, większym stopniu paszkwilami. Rozumiesz? Mówią o jakiejś miłości, o jakimś współczuciu, o jakiejś dobroci, a robią wszystko odwrotnie. Jakby mogli w łyżce wody by utopili. Rozumiesz? Widelcem oko by wydłubali. A jak poprosisz o pomoc, to mówią, nie mogę ci pomóc. Nie, ty słaby, ja nie mam pieniędzy, ja nie mam siły, nie mam ochoty, nie mam nic. Jak zaszkodzić, to skurkowaniec poświęci majątek, poświęci zdrowie, wszystko i powie, ja ci pokażę. A cię co? Mają siłę, tak. Znasz życie, wiesz o co chodzi, więc słuchaj. Nie rozmawiaj z nimi. Ty już znasz tych ludzi, ty wiesz kto jaki jest. Jeżeli wiesz, że ktoś jest taki jaki jest, rozmawiaj z nim o pogodzie, rozmawiaj z nim o czymś, o czym on nie może nic zrobić. Chociaż jak powiesz, że ładna pogoda, to powiesz na pewno, zaraz będzie deszcz. No, bo on musi coś wymyśleć, ale to przynajmniej będzie deszcz, a nie, że zamiesza ci coś w twoim interesie albo w twoich planach. To jest bardzo ważne, żebyś właśnie zaczęła myśleć po swojemu, ale ty jako ta istota masz myśleć, a nie jako umysł. Umysłu nie ma i nie odbudowuj go. Ma być w głowie twojej absolutna cisza, a każda intencja, którą wypuścisz, będzie spełniana natychmiast, bo nie będzie zakłócana. Czyli będę miała już teraz lepszy kontakt z moją intuicją. Dokładnie. Już masz. Nie będziesz miała, tylko już masz. Dlatego, że... No, bo miałam, ale potem zostało to zablokowane. Nie zablokowane. Po prostu ty zaczęłaś zajmować się różnymi pierdołami i jakby sama się oddaliłaś od tej intuicji. Nikt ci niczego nie zablokował. To ktoś też takie dyrdy mały wymyślił, że ktoś nam coś blokuje. Nie ma nikogo poza tobą, jesteś tylko ty. Rozumiesz? Tylko ty. To wszystko jest iluzją i ty wszystko tworzysz. I cała moja rodzina też jest iluzją. Tak, wszyscy są iluzją. Oni są tylko twoim wymysłem, że oni są po to, żebyś ty mogła istnieć i coś robić w tej przestrzeni, wiesz? Czyli... Żeby to jest taka, czegoś się nauczyć. To jest taka zabawa. Ja tak naprawdę to nie wiem, czy to chodzi o jakieś nauczenie się, bo po cholerę istnieniu się czegokolwiek uczyć, skoro jest istnieniem i wszystko może i wszystko ma i wszystkim jest. No właśnie. I my tą wiedzę już mamy, nie musimy nic potrzebować. Dokładnie, więc dlatego nie wiem, o co tu chodzi. Ale skoro... To się dzieje, to pracujemy z tym, żeby to jakoś to rozkminić, coś z tym zrobić i się od tego uwolnić. A myślę, że wcześniej czy później dowiemy się, o co chodzi dalej. Bo to są takie stopnie zrozumienia, że jak przekroczysz pewien poziom, to następuje jakieś zrozumienie czegoś nowego i wtedy jest coś nowego. Na razie do tej pory nic lepszego nie wymyślono, nie odkryto. Więc musimy tą iluzję rozpuszczać, nie tworzyć następną, nie programy przyjmować, nie zniewalać się, tylko uwalniać. Uwalniać i to do zera. Po prostu nie myśleć, a myśleć tylko wtedy, gdy potrzebujemy coś. Wtedy jest bardzo silna intencja i od razu się dzieje to, co chcemy. I to jest cała prawda. Dzisiaj już doświadczyłam takiej mojej intencji, że... Dzisiaj dopiero miałam dostęp do internetu, bo wcześniej właśnie moja córka zepsuła mi laptop, więc potem został zablokowany internet. Tak. I dzisiaj jak wyszłam na miasto i dostałam właśnie maila na temat interesu, który mnie interesuje, chcę otworzyć. Tak. Napisałam i potem już był odzew. Widzisz? I już... Jestem zaproszona do Wrocławia, żeby jechać i rozmawiać dalej na temat współpracy, właśnie to, co chcę tu otworzyć. Dobrze, tylko nic nie mów więcej, bo zaraz się znajdzie jakiś paszkwil. No tak, przestrzeni
Poświęci swoje życie, zdrowie i wszystko, żeby przeszkodzić. No, dobra. Mam nadzieję, że popłynę dalej. Wszystko jest dobrze. Nie, tu nie ma problemu. Ja myślę, że tutaj słuchają mądrzy, oświeceni ludzie, którzy rozumieją, o co chodzi, mają zrozumienie. Że jak się nawet znajdzie jakiś tutaj, który nie rozumie, o co chodzi, to on myśli, że to są pierdoły i derdymały i idzie dalej. Wiesz? Mam taką przynajmniej nadzieję. Dobrze. Ja. W takim razie teraz, Danusiu, tak? Latasz sobie nad tą wodą, a teraz lądujesz na tym oceanie, stajesz bosymi stopami na tej tafli wody. Rozejrzyj się dookoła, powiedz, jak wielka przestrzeń jest dookoła ciebie. O, ogromna. Ogromna. Dobrze. Piotruś? Tak. Słuchaj, ja teraz przenoszę ciebie na najwyższy poziom, Danusi, i sprawdź wszystko od samej góry do samego dołu, żeby nie było przerw, ponaprawiaj, wszystko pouzupełniaj, tak jak zwykle. Dobra? Dobrze. Jak to wszystko skończysz, to powiesz. W takim razie teraz, Danusiu, czy chciałabyś się uwolnić od karmy rodowej, znajomych, przyjaciół, wrogów, ale i też karmy z innych istnień? Jak najbardziej. Dobrze. Popróbowałam, także chcę. Po lewej ręce stoi twoja mama, za nią cały ród, po prawej ręce twój tato, za nim cały ród, w środku twoje rodzeństwo. Ty masz męża? Już nie. Ale miałaś, tak? Tak, miałam dwóch. To stoją obydwaj, pierwszy i drugi, i za nimi ich całe rody, ponieważ ci mężowie, ci ludzie, za których wyszłaś za mąż, te duszyczki, została podpięta ich karma pod ciebie. Oj, straszne. Tak jakby ci było mało twojej własnej, to się jeszcze podłączyło. Więc dlatego oni teraz stoją ze swoimi rodami, będą czyszczeni. Stoją twoje wszystkie dzieci, wszyscy znajomi, przyjaciele, wrogowie z tego życia, absolutnie wszyscy ludzie biznesu, interesu, z którymi się teraz oczyścisz, uwolnisz od wszystkiego, żebyś mogła funkcjonować normalnie, bawić się na full. I wzywam wszystkie istoty z całego istnienia i spoza, wszystkie klątwy, byty, wszystkie jakieś połączenia karmiczne, wszystkie jakieś umowy, pieczęci, śluby, zobowiązania systemowe, religijne, wszystko absolutnie, o czym wiesz, nie wiesz, a nawet o tym, o czym nigdy nie miałeś się dowiedzieć. Teraz rozejrzyj się dookoła i powiedz, jak wiele jest tych istot i tego wszystkiego. Oj, bardzo dużo. Dobrze. W takim razie teraz ty już powiedziałeś, że chcesz się uwolnić całkowicie do zera z tego wszystkiego. Ja mam teraz pytanie do nich, czy oni też chcą się uwolnić ze wszystkiego, tak jak ty. I co mówią? Tak. Dobrze. Na mocy wolnej woli ja biorę ciebie i ich wszystkich z całą tą karmą do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko oczyszcza was całkowicie do zera. I między wami czystymi, przeźroczystymi, a tą karmą stawia taką szybę pancerną przeźroczystą, przez którą nikt ani nic już nie może się przedostać z powrotem. Jesteście po prostu oczyszczeni i rozdzieleni. Popatrz się i powiedz, co tam za tą szybą jest, co to jest ta karma, jak to wygląda. Ciemne, zbroje metalowe, o Boże, co to jest? Kupę złobów. Czarne takie. Cieszysz się, że się tego wszystkiego pozbyłaś? Tak. Oni też? Też. Dobrze, teraz ty jako czysta istota pierwsza wracasz z powrotem na to samo miejsce, na środek oceanu, za tobą twoje rodzeństwo, rodzice, całe rody. Twój pierwszy mąż, jego cały ród, drugi mąż, cały ród, twoje dzieci, znajomi, przyjaciele, wrogowie, ludzie biznesu, interesu, wszystkimi, z którymi miałaś, masz i będziesz miała kontakt jeszcze na tej ziemi, w tym życiu, w tym przestrzeni, ale również wszystkie istoty całej twojej karmy, z wszystkich twoich istnień i spoza. Wszyscy przybywają tutaj jako czyściutcy, całkowicie czyści i uwolnieni jesteście wszyscy. Teraz patrzycie na centralne słoneczko, ono spala tą całą karmę. To wszystko już nie istnieje, nigdy istnieć nie będzie i nigdy nie istniało, a wy wszyscy jesteście od siebie wolni na wieki. Teraz odłączam od ciebie wszystkie powiązania, połączenia karmiczne na wszystkich poziomach.
widzialne, niewidzialne i obojętnie jakie one by były, tak samo odłączam od tych wszystkich istot, od każdej istoty, wszystko do zera. Odłączam i nad wami unosi taka chmura połączeń. Powiedz, jak ona jest duża. Oj, duża, ciemna. Dobrze. Ja teraz ją kieruję do centralnego słoneczka. Centralne słoneczko zjada, spala, ona nie istnieje, nigdy nie będzie i nigdy nie istniała. A wy wszyscy jesteście wolni całkowicie. Jak się czujesz? Szczęśliwa. Płaczę. Ja przyzywam teraz przewodników duchowych, oni przybywają i odprowadzają te wszystkie istoty do ich światów, w których żyją, bytują, obojętnie gdzie to jest. I wszyscy poszli. Rozejrzyj się dookoła i powiedz Danusiu, czy wszyscy poszli, czy ktoś został. No właśnie. Moja córka jest? Tak. I? I John. Mój przyjaciel. Rozumiem, dobrze. Zapytaj, dlaczego zostali? O co chodzi, czego chcą? Mam im pomóc wyzdrowieć. Dobrze. Obydwoje proszą o pomoc? Tak. Chcecie całkowicie, żeby was oczyścić z programów, chorób, ze wszystkiego? Tak, chcą. Na wszystkich poziomach. Dobrze. W takim razie biorę ich obydwoje z całym ich bagażem doświadczeń, kar, win, tego wszystkiego, klątw, bytów, jakie są przy nich ich zmysłów i umysłów. Zanoszę do centralnego słoneczka, centralne słoneczko oczyszcza ich całkowicie do zera i są teraz tylko czystymi istnieniami. Stawiam między nimi szybę pancerną, po lewej stronie oni stoją obydwoje, prawie niewidoczni, tacy są przezroczyści, bo są istnieniami, czystymi istnieniami, a za tą szybą jest wszystko to, co z nich zeszło, na wszystkich poziomach, od sakramentów, wszystkich, od umów, pieczęci, ślubów, różnych zniewoleń, długów karmicznych, fizycznych i wszystkich powiązań, połączeń na wszystkich poziomach i poza. Całkowicie do zera. Popatrzcie, Danusiu, powiedz, co to z nich zostało ściągnięte. Łańcuchy nawet. Metalowe takie brudy, wszystko takie ciemne. Mazie. Zapytaj się ich, czy są szczęśliwi z tego powodu, że się uwolnili od tego. Tak. Dobrze. Teraz słoneczko tutaj przy was spala to wszystko i to znika, już nie istnieje. I nigdy nie istniało i nigdy istnieć będzie, a oni są wolni od tego na wieki. Cieszą się. Dobrze. W takim razie już teraz wracają do swojego doświadczenia, ale już są czyści i wolni. Radośni, szczęśliwi, zdrowi, uśmiechnięci, całkowicie wolni. Od umysłów, bytów, klątw i tych innych pierdół, które gdzieś się ciągnęli całą karmę. Tego nie ma. Cześć, papa, i poszli. Dobrze, rozejrzyj się dookoła, czy tu już nie ma nikogo. O, moja mama stoi z boku. Dobrze, twoja mama podchodzi do ciebie, przytul ją, powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co mama odpowiada? Ona też mnie kocha. Dobrze. Zapytaj się mamy, dlaczego została. Bo nie wierzy w miłość, powiedziała. Nie wierzy. No i co? A chcę być zdrowa. Chcę być zdrowa. Powiedz jej, że jeżeli uwierzy, że jest coś takiego jak miłość, ale bezwarunkowa, nie taka ziemska, bezwarunkowa, od razu będzie uzdrowiona. Ja jej to gwarantuję. Jest w stanie w to uwierzyć? Nie wie, jak to zrobić. Nie wie, jak to zrobić. Po prostu pokochaj siebie. Siebie i wszystko, co jest dookoła ciebie. Zaakceptuj. Wszystko zaakceptuj bez żadnego ale. No właśnie, z tym ma problem. Mówi, że to trudne. No widzisz. Chodzi o to, że ja za ciebie tego nie zrobię. Jeśli to zrobisz,
Jeżeli sobie uświadomisz, że wszystko jest tobą, jesteś tylko ty, nie ma nikogo i niczego, to wtedy pokochasz samą siebie miłością bezwarunkową. To znaczy, że będziesz wszystkich uważała za siebie, a siebie za wszystkich. W ten sposób nie będziesz oceniać, nie będziesz nikomu krzywdy robić, ani nikt tobie, bo w jedności jest siła. Ja ci mogę dać tylko zrozumienie. Powiedziała, że spróbuję. Spróbuj, tak jest, spróbuj, to jest warto. Pamiętaj, nie ma nikogo poza tobą, jesteś tylko ty. Jesteś czystym istnieniem, a reszta wszystko to wyobrażenia są. Jeżeli to zaakceptujesz, pokochasz siebie i wszystkie wyobrażenia swoje, to wtedy poczujesz wolność, radość, szczęście, zdrowie, wszystko co najlepsze. Trzeba próbować, przynajmniej trzeba próbować. Trzeba coś zrobić. Powiedziałeś, że nie wiesz jak, powiedziałem ci, a teraz tylko rób to tak długo, aż to zrozumiesz. I wtedy zobaczysz, jak będziesz szybko zdrowiała i wyzdrowiesz całkiem. Dobra, wszystkiego najlepszego, cześć, papa. Czy jeszcze ktoś jest, czy już wszyscy poszli? Nie ma nikogo. Dobrze. Chcesz się jeszcze uwolnić z własnej karmy, swojej prywatnej? Tak. Dobrze. Zanurzam cię teraz pod to lustro wody, ale na same dno. Jesteś teraz na samym dnie. Stoisz na jasnym, pięknym piaseczku, czyściutkim i cała woda w oceanie jest czysta, przeźroczysta, krystaliczna. Ty widzisz, jak w całym oceanie promienie słońca tańczą, migocą, załamują się, iskrzą. Widziałaś takie zjawisko, czy pierwszy raz? Pierwszy raz. Podoba ci się to? No, piękne, pod wodą stać. A jak ci się oddycha pod wodą? Właśnie normalnie. Widzisz, więc wszystko jest możliwe. Pamiętaj, że wszystko jest stanem umysłu. Wszystko, co zaakceptujesz, jest przez ciebie zaakceptowane. Czego nie zaakceptujesz, nie jest zaakceptowane. Ponieważ ja cię tu wprowadziłem, wyczyściłem twój umysł, wyczyściłem głupie programy, takie, że nie można pod wodą oddychać, że nie można latać, nie można chodzić po wodzie. Tralala, wiele takich pierdół. Ja ci to wymazałem i popatrz, ty to dzisiaj wszystko doświadczasz i nie ma jakiegoś zdziwienia u ciebie. Po prostu jest i już. Tak trzeba żyć. Po prostu jestem, po prostu robię, po prostu coś tam coś. Rozumiesz? Rozumiem. Po prostu trzeba wszystko zaakceptować. Być tam, gdzie się jest. Powiedz mi, czy teraz jesteś pod wodą? Czy jesteś na przykład w domu, czy jesteś gdzieś na mieście? Gdzie jesteś? Pod wodą. Rozumiesz? Tu jesteś całą sobą. I w ten sposób możesz tu robić cuda. Ale jak wiele ludzi jest takich, że ani nie jest w domu, ani w pracy, ani nigdzie, ciągle lata gdzieś myślami, bo umysł go tam wodzi za nos po całym świecie, jego nigdzie nie ma i on nic nie robi. I niczego nie ma. Rozumiesz? Więc chodzi o to, żeby być w danym miejscu całą sobą, gdzie byś nie była. Jeżeli coś robisz, rób to całą sobą. Rozumiesz? Bądź świadoma tego, że jesteś tu. Nie myśl o niczym innym, dlatego że nie będziecie ani tu, ani tam. To jest bardzo ważne, żeby zawsze być w tym miejscu, gdzie jesteś i skupiać się na tym, co robisz. Obojętnie, co to jest. Rozumiesz? Tak, wiem. Super. W takim razie teraz ja wzywam wszystkie części duszy twojej, one przybywają i łączą się z tobą i teraz będziecie oczyszczani na wszystkich poziomach z prywatnej karmy. Włączam ten program, zasilam go jeszcze miliardkrotnie, ba, biliardkrotnie i on wszystko wymiata z was, momentalnie zdejmuje, spala i to nie istnieje. A wy jesteście czyści, wynurzacie się z tej wody, znowu stoicie na tej tafli wody w promieniach słońca, pięknej, czystej przestrzeni. Te twoje części duszy od ciebie się odłączają. Policz ich i powiedz, ile ich jest. 7. Piotruś? Tam jest 8. 8. Dobrze. Nie będziemy się o jedną kłócić. Dobrze, jest. Tu jest taka informacja dla was, dla ciebie, Danusiu, i dla nich.
że jak już zakończycie swoje doświadczenia i spotkacie się, połączycie się w jedność po to, żeby zadecydować, gdzie iść, co robić, to będziecie już w pełni świadomi i wolni od karmy. Już nie będziecie musieli wracać na ziemię, żeby coś tam przerabiać, jakieś długi, karmiczne, jakieś pierdoły, bo tego nie ma. Ja was oczyściłem całkowicie do zera i jesteście całkowicie czyści, wolni. Cieszycie się z tego? Tak. Bardzo fajnie. Duszyczki wracają na swoje poziomy, tam gdzie żyją, doświadczają, bytują i poszły. Poszły? Poszły. Dobrze. Chciałabyś jeszcze, żeby ci zrobić defragmentację w krysztale? Tak, proszę. Przenoszę ciebie teraz do kryształu, stawiam w centralnym miejscu. Pewnie nie raz kryształ widziałaś, ale chciałbym, żebyś się rozejrzała dookoła i powiedziała mi, jak wygląda kryształ od wewnątrz. Mieniący kryształ. Widziałaś kiedykolwiek kryształ od wewnątrz? Nie. Pierwszy raz? Tak. Wszystko dokładnie dzisiaj mówisz pierwszy raz. To znaczy, ty niczego w życiu nie doświadczyłaś? Może nie aż tak. Czyli nie doświadczyłaś tak wyraźnie prawdy, tak? Tak wyraźnie, tak. Rozumiem, dobrze. W takim razie ja teraz za chwilę włączę taki program do defragmentacji, który usunie wszystkie programy, które się dublują, nakładają, które są uszkodzone, zawirusowane, nieaktywne w jakikolwiek sposób lub nie twoje. Absolutnie wszystkie. Ja włączam teraz ten program, zasilam go jeszcze taką mocą biliard voltów, i teraz potężną energią ten kryształ rusza i dzieje się. Powiedz, co się dzieje, jak to wygląda. Kryształ wiruje, kręci się naokoło. Jak w wirówce. Jak wszystko on już wyczyści, jak wszystko powymienia, już pobierze nowe, czyste programy z matrycy pierwotnej, skopiuje, poukłada później wszystko według kodu matrycy pierwotnej, tak jak było na początku, gdy powstałaś jako doskonałe istnienie, to się zrobi taka pełna cisza. I jak się taka cisza zrobi, spokój, to mi powiesz. A teraz sobie tylko przyglądaj. Zatrzymało się. Dobrze. I jak się czujesz? Swobodnie. Dobrze. Teraz przed tobą po lewej ręce stoi twoja dusza. Przytul ją. Powiedz jej, że ją kochasz. Kocham cię. Co dusza odpowiedziała? Też mnie kocha. Dobrze. Po prawej ręce stoi twój bliźniaczy płomień, pierwiastek męski, odpowiedzialny za radość, miłość, szczęście, dobrą zabawę, dobre biznesy. Wszystko co najlepsze. Przytul go. Powiedz mu, że go kochasz. Kocham cię. Co odpowiedział? Też mi kocha. Dobrze. Mam takie pytanie do ciebie, twojej duszy i bliźniaczego płomienia. Czy chcecie, żebym was połączył, żebyście się stali taką pełną jednością na wszystkich poziomach? Tak. Na mocy wolnej woli ja was połączam i jesteście jednością. Powiedz, co się dzieje i jak się czujesz. Taka pełna. Czułaś się już tak kiedyś, czy nigdy? Nie. No, trudno to opisać. Dobrze. Danusiu, jest 21.09, 22 czerwiec 2016 roku. Możesz tą datę i tą godzinę uważać jako swoje nowe narodziny, dlatego że jesteś absolutnie czysta. I od tej pory będziesz budowała swoją nową karmę. Rozumiesz? Swoje długi, tak. Swoje zobowiązania, swoje różne interesiki. Pamiętaj, żeby być uczciwa wobec siebie. Dlatego, że poza tobą nie ma nikogo. Rozumiesz? Czyli wobec siebie najważniejsze. Tak, wobec siebie. Pamiętaj, że wszystko, co jest dookoła ciebie, to jesteś ty. Rozumiesz? Więc musisz być uczciwa wobec siebie, wtedy nikomu nie zrobisz krzywdy, więc nie zrobisz sobie. Czyli jak inni będą nieuczciwi, to jest ich, nie moje. Tak, tak, to jest ich sprawa. Na to nie zwracaj uwagę, to ciebie nie interesuje. Ty masz być uczciwa i masz dopilnować,
żeby wszyscy byli uczciwi wobec ciebie. A ciebie nie obchodzi. Nawet jakbyś widziała, że ktoś jest nieuczciwy, to ciebie to nie interesuje. Ty tylko nie pozwól, żeby ten nieuczciwy człowiek tobie zrobił krzywdę. To jest tylko cała filozofia. Każdy niech robi, co chce. Ale ty masz dbać o to, żebyś ty była uczciwa i żeby nikt tobie krzywdy nie zrobił. Czyli... No ja zawsze starałam się być uczciwa. Tylko nie wszyscy uczciwość przyjmują i chcą być szczerzy. Ja rozumiem, ale ty wiesz, o co chodzi, wiesz, jak się zachowywać. Myślę, że to jest ważne, żebyś to ty była panią siebie i właścicielem siebie, żebyś ty o wszystkim decydowała. Tak jak dzisiaj decydowałaś, gdy latałaś, gdy bawiłaś się tą całą iluzją. Po prostu... Nie zwracać uwagi na to, co inni mówią. Dokładnie, to nie ma żadnego znaczenia. Oni coś bredzą, oni nawet nie wiedzą, co mówią. Więc po co na to zwracać uwagę? Po prostu nie rozmawiaj z ludźmi, którzy coś tam mamroczą pod nosem. Rozumiesz? Chodzi o to, żeby nie wchodzić w żadne... Nie, jak ktoś powie, ja ci coś powiem ciekawego, powiedz, nie mam czasu. I odwracasz się w drugą stronę, odchodzisz. Bo cóż ci za ciekawe może powiedzieć? Jakieś pierdoły ci powie i ci będzie tylko czas zabierał, będzie ci mieszał w głowie. Po co ci to? No tak, a i tak nie rozumieją. Dokładnie. No teraz wyobraź sobie, że pójdziesz i będziesz opowiadać im, co doświadczyłaś. No to wyśmieją. Nie zrozumieją, wyśmieją. Jeszcze do psychiatryka należy. No właśnie, więc widzisz. No to więc to wszystko jest proste. Im bardziej ktoś jest nieświadomy, tym więcej wymyśla różnych pierdół i głupot. Będzie oceniał, będzie wymyślał, będzie cię straszył Bogiem, diabłem, szlak wie czym. Po co ci? Nie rozmawiaj z nimi, bo z nimi nie ma o czym rozmawiać. Oni mają swoją ścieżkę, oni mają swój czas. I o, najlepiej tak, ich nie ma. Ty się zajmij sobą. Sobą, żebyś się dobrze bawiła, była radosna, szczęśliwa, zdrowa i nikim się nie przejmuj. Absolutnie nikim. Pamiętaj, że najbliżsi to są nic innego jak paszkwile. I jak oni zobaczą, że ty jesteś szczęśliwa, radosna, to będą próbowali obciążyć cię czymś. Będą próbowali ciebie obwinić, że nie masz dla nich czasu, że nimi się nie zajmujesz po to, żeby cię ściągnąć z twojej ścieżki. Tak robią. No więc dlatego... Tak robią właśnie. No ja ci dlatego, Danusiu, dlatego ci o tym mówię. Pamiętaj, traktuj ich tak, jak się traktuje paszkwil. Rób swoje i na nikogo nie zwracaj uwagę. I już. I to jest cała filozofia. Dlatego, że oni ci nie pomogą, tylko ci zaszkodzą. Oni ci będą przeszkadzać w twojej zabawie. Twoja zabawa to jest twoja, a ich to jest ich. Zacznij żyć swoim życiem i pozwól, niech oni se żyją swoim, bez względu na to, jakie ich życie jest. I to jest wszystko. Wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Ja teraz policzę do 3 i ty się wybudzisz. 1, 2, 3. Jesteś tu i teraz.